Szkoła podstawowa nr 12 w Gnieźnie ma przejść całościową termomodernizację i zyska instalację fotowoltaiczną. W urzędzie inwestycję planowano od dawna, a teraz będzie ona przeprowadzona ze wsparciem finansowym w ramach rządowego programu Polski Ład. W tej chwili bardzo mocno, jak wszyscy wiemy, drożeją ceny energii elektrycznej i ciepła. Musimy szukać rozwiązań, dlatego też jako miasto, szukając tych rozwiązań, postanowiliśmy rozpocząć od termomodernizacji, szukania dodatkowych źródeł energetycznych w naszych jednostkach szkolnych, no bo przecież pracujemy one od poniedziałku do piątku praktycznie na półtore zmiany. Udało nam się pozyskać pieniądze, właśnie taki projekt dotyczący szkoły podstawowej nr 12 tutaj na Winiarach. Cała inwestycja, która nazywa się budową odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacją budynku, wynosi 6 200 000. 4 750 000 otrzymaliśmy w ramach projektu rządowego Polski Ład. I ta inwestycja ma na celu znaczne zmniejszenie rachunków, które płacimy za energię i za ogrzewanie w tej szkole. Dlatego też przystępujemy do kompleksowej i całkowitej modernizacji tego budynku. Wszystkie ściany szkoły będą termomodernizowane, a więc na ścianach pojawi się styropian. Dodatkowo wzmocnimy dach, również tutaj będzie dodatkowa izolacja pianką dachu, dodatkowe obróbki, jeżeli chodzi o ścianki ogniowe, jeżeli chodzi o kominy wentylacyjne, dodatkowa papa, ponieważ na tym dachu umiejscowimy 101 paneli fotowoltaicznych, tak aby wytwarzały prąd właśnie na potrzeby szkoły, wytwarzały wtedy, kiedy jest ten prąd potrzebny, a więc w tym czasie dopołudniowym. Około 40 kW myślimy, że będzie wytwarzanych tej energii z fotowoltaiki. Ponadto ta część okien, która do tej pory nie została wymieniona i nie jest o wysokim współczynniku energooszczędności, zostanie wymienione. Ponadto wymienimy wewnętrzną sieć energetyczną. Tak jak powiedziałem, te wszystkie prace, które dokonujemy, a ich jest jeszcze oczywiście więcej, takich drobniejszych prac, bo też przy okazji zadbaliśmy o to, żeby ten sama szkoła, wizerunek i poprawiona została jakość dla naszych uczniów, ma jeden zasadniczy cel. Zmniejszyć rachunki za energię i za ciepło, które na tej szkole płacimy. I to nie jest jedyna inwestycja naszego miasta w tym zakresie, bo również wystąpiliśmy w konkursie, który organizuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy to szkoły podstawowej nr 7. Dokładnie ten sam poziom, czyli też budowa odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją. Przeszliśmy już pierwszy etap oceny formalnej, czekamy za drugim etapem. Jesteśmy gotowi, że jak tylko otrzymamy pozytywny wynik tego drugiego etapu, przystępujemy jeszcze w tym roku do rozpisania konkursu i do prac w szkole podstawowej nr 7. A na razie szkoła podstawowa nr 12, te prace będą trwały około roku, a więc myślę, że po wakacjach w przyszłym roku wrócą już uczniowie do zupełnie innej szkoły. No, szkoły w dużej mierze uniezależnionej od zewnętrznych źródeł ogrzewania. Nasze plany zakładały, że z uwagi na to, że ten budynek składa się niejako z 5 segmentów, że co roku jakiś element tej szkoły byśmy robili. Dzięki temu, że pozyskaliśmy środki w ramach funduszu rządowego z Polskiego Ładu w wysokości 4 740 500 zł, będzie to zrobione, tak jak powiedziałem, w ciągu 300 dni, a więc planowane zakończenie to jest lipiec, początek lipca 2023 roku. Jeżeli chodzi o zakres prac, tu już prezydent mówił o tych pracach związanych z ekonomią, czyli dociepleniem budynku, również z fotowoltaiką, która będzie zamontowana na dachach tejże szkoły. To oprócz tego również będziemy robić dziedziniec wewnętrzny. Tam od strony wewnętrznej szkoły mamy też skarpę, która też przysłania niejako część piwniczną szkoły. Ta skarpa zostanie zniwelowana i wymienione zostaną okna, które będą bardziej doświetlać pomieszczenia, które są wewnątrz szkoły, a więc tutaj również będzie można, szkoła zyska dodatkowe pomieszczenia w pełni dające możliwość na działania edukacyjne. Również w ramach tych prac budowlanych, które będą tutaj wykonane, zostanie także tutaj będą odnowione schody, również wejścia do budynku wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych, z uwagi na to, że jest to szkoła prowadząca oddziały integracyjne, tak więc to też ten element tutaj dostępności będziemy realizowali. No i także w sali gimnastycznej zostanie wymieniona nowa tablica świetlna w ramach tutaj tych działań elektrycznych, modernizacyjnych, wraz tutaj też będzie nowa instalacja odgromowa, a także będzie monitoring. Dla ciekawości
ciekawości, tak jak tutaj mówiliśmy, duża szkoła, a więc powiem, że to jest powierzchnia 37 tysięcy metrów kwadratowych, a więc to jest akubatura 8300 metrów sześciennych, a więc tak jak mówię, największy budynek szkolny w mieście i dzięki temu, że pozyskaliśmy te środki, możemy to zrobić w tak krótkim czasie, czyli w ciągu jednego roku. Szkoła na czas remontu będzie musiała wprowadzić reorganizację na kilku różnych płaszczyznach. Jesteśmy już po spotkaniu organizacyjnym z wykonawcą i z przedstawicielem organu prowadzącego. Rok szkolny będzie trwał tak jak normalnie, każdego roku. Tylko no, czeka nas, myślę, że sporo pracy związanej z organizacją, czyli pod kątem przebywania dzieci w szkole i na terenie szkoły, czyli w obiektu szkoły. Czyli będziemy ustalać na bieżąco. Co tydzień mamy mieć spotkania i będziemy organizować miejsca na dziedzińcu bądź na boiskach sportowych, tak by dzieci mogły korzystać ze świeżego powietrza, bo nie mogą być przez cały rok zamknięci. Na pewno będzie też to, wszystkie prace są na zewnątrz, więc gdzieś tam jakieś odgłosy będą dobiegały do wnętrza, ale mamy zapewnienie, że ogrom prac będzie wykonawca wykonywał w tych godzinach, te najbardziej hałaśliwe w godzinach, kiedy już tam będzie koniec zajęć. Także tutaj dla mnie jako prowadzącego szkołę i myślę, że nie tylko dla mnie, dla wszystkich pracowników jest istotne, by zapewnić bezpieczeństwo. Więc po to te spotkania byśmy mogli tak przeorganizować, żeby dzieci zakładamy przez miesiąc wychodziły na duży obieg sportowy, a wtedy na dziedzińcu nie przebywamy. Czy będzie parking zamknięty, to na bieżąco. Nie wiemy, generalnie też wykonawca nie potrafi określić, od czego zacznie. Najprawdopodobniej, mówiąc tak logicznie, od dachu, tak? Ale teren będzie zabezpieczony, wyjścia będą kontrolowane, także nie będą na pewno tak jak dzisiaj pootwierane wszystkie, tylko będzie regulacja ruchem uczniów. Urząd Miejski szacuje, że dzięki wykonaniu docieplenia dwunastka zaoszczędzi około 30% kosztów ogrzewania.